Sankcje wobec Putina. Biden zabrał głos, nałożą sankcje na Putina. Biden zabrał głos. Prezydent Joe Biden zabrał głos w sprawie ewentualnych sankcji, które rząd USA miałby nałożyć bezpośrednio na Władimira Putina. Powodem są działania Rosji na granicy z Ukrainą. Jak pisze Reuters, Joe Biden, zapytany przez dziennikarzy, czy bierze pod uwagę nałożenie bezpośrednich sankcji na Putina, odpowiedział. Tak, biorę to pod uwagę. Kryzys Ukraina-Rosja. Biden nałoży sankcje na Putina. Biden powiedział również, że w najbliższym czasie może przenieść do Europy RED, część z 8500 żołnierzy amerykańskich, którzy zostali w poniedziałek postawieni w stan podwyższonej gotowości. Dodał, że wszyscy od Polski po nas mają powód, by być zaniepokojeni tym, co może się stać, możliwą agresją Rosji i tym, jak ten konflikt może się potoczyć. Prezydent USA podkreślił jednak, że żadne wojska amerykańskie nie zostaną rozmieszczone na Ukrainie. Nie mamy zamiaru umieszczać na Ukrainie sił amerykańskich ani sił NATO, powiedział. Agencja Reutersa przypomina, że Stany Zjednoczone generalnie unikały nakładania sankcji na przywódców obcych krajów. Jedynie były prezydent USA Donald Trump nałożył sankcje na prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w 2017 rok. I na najwyższego przywódcę Iranu Ayatollaha Alego Khameneiego w 2019 roku. Kryzys Ukraina-Rosja NATO wzmacnia wschodnią flankę w związku z rosnącym napięciem na linii Rosja-Ukraina. W poniedziałek 24 stycznia kwatera główna NATO poinformowała o wysłaniu na wschodnią flankę dodatkowych okręgów oraz myśliwców. Kraje NATO wysyłają dodatkowe okręty i myśliwce do Europy Wschodniej, wzmacniając odstraszanie i obronę w miarę jak Rosja kontynuuje rozbudowę wojsk na Ukrainie i wokół niej, przekazano w komunikacie. Na te informacje zareagowała Rosja. Widzimy informacje, które publikuje Sojusz Północnoatlantycki o zwiększeniu kontyngentu, ściąganiu sił i środków na flankę wschodnią. Wszystko to prowadzi do tego, że napięcie rośnie, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS.